Jesteśmy w Berlinie i na Potsdamer Platz zostaliśmy umówieni z prywatnym sprzedawcą. Tym razem jest to Hyundai Sonata 2003 rok, 2.7 benzyna. $146 000 przejechane. Auto z rachunkami. Stan idealny może nie jest, ale bardzo dobry jak na swoje lata. Tutaj jedynie taka rdzewka. Poza tym auto było sprawdzone czujnikiem. Całe w oryginale. Środek, fotele. Bardzo ładne. Kierownica tutaj jest trochę wytarta, no ale auto ma 16 lat, ludzie, 16 lat. Chciałbym, żeby każde auto 10-letnie tak wyglądało jak to. $146 000 przejechane. Także idziemy teraz. Idziemy teraz spisać umowę, tablicę zakładamy i lecimy dalej. Kolega jedzie Hyundaiem już do domu, a my dalej do Mannheim po Opla Antara. No i autko zostało zakupione, zarejestrowane na handlarskie tablice. Jest sobota, więc nie można było kupić tablic zjazdowych, żadnych. Całość posiadam. W razie czego takie coś. No i co? I kolega jedzie do domu, a my na Mannheim. Bardzo ładna dzielnica Berlina. Raczej tu się aut nie kupuje nigdy, no ale sprzedawca sobie zażyczył, żeby tu przyjechać i czekał na nas tutaj. A kluczyków nie ma. No ale popatrzmy co tu jest, no. Kreska niezniszczona. Klameczki do poprawek. Ale sprzedający dał klameczki nówki. Tylko trzeba je wymienić. Czujniki cofania, ale to są dokładane, dokładka była. I tak, w tym miejscu mamy, poza tym auto jest jak na swoje lata, naprawdę godne, godne. Jedziemy, jedziemy na plac zobaczyć co się tam dzieje w sobotę. Na pewno będzie połowę pozamykanych, ale coś może się znajdzie. Na pewno kupujących nie będzie tak jak w tygodniu, więc na spokojnie będzie można pooglądać. Jedzie się super po Berlinie, bo jest sobota, nie ma takich korków. Normalny dzień tygodnia niemożliwe by było przejechać 6 km w ciągu nawet pół godziny.